Opowieść o najdroższym szpiegu świata. Słuchowisko dokumentalne Andrzeja Kudelskiego w reżyserii Juliusza Owickiego. Część pierwsza. Nocny gość. Dnia 26 stycznia 1946 roku przed prokuratorem Robertem Kempnerem, amerykańskim oskarżycielem w Międzynarodowym Trybunale Wojennym w Norymberdze, stanął niepozorny człowiek, by złożyć zeznania na temat swojej działalności w okresie wojny. Przy przesłuchaniu prowadzonym w języku niemieckim, według zasad procedury ustalonej w Międzynarodowym Trybunale Wojennym w Norymberdze, obecni byli radca prawny amerykańskiej prokuratury Sinder Ayari, tłumacz Richard Sommenfeld oraz protokolantki sądowe Ann Daniels i Gladys Picklezimmer. Zachowany stenogram tego przesłuchania, które po raz pierwszy rzuciło snop światła na jedną z głośniejszych szpiegowskich afer II wojny światowej, wiernie przedstawia przebieg owego zdarzenia. Pytania stawiał prokurator Robert Kempner. Jak się pan nazywa? Ludwik Maria Mojcisz. Kiedy i gdzie się pan urodził? 2 czerwca 1906 roku w Lincu. Pańska przynależność państwowa? Jestem Austriakiem. Nie Niemcem? Nie. Kiedy i gdzie został pan aresztowany? Aresztowała mnie żandarmeria amerykańska w moim zakładzie we francuskiej strefie okupacyjnej. Pańskie obecne zajęcie? Jestem fotografem. Prowadzę własny zakład fotograficzny. Jakie było pańskie ostatnie zajęcie w czasie II wojny światowej? Przez cały czas wojny byłem attaché handlowym ambasady niemieckiej w Ankarze, w Turcji. Czy sprawy handlowe były jedynym pańskim zajęciem w byłej ambasadzie III Rzeszy w Ankarze? Tak. Czy tę odpowiedź mam rozumieć jako stwierdzenie, że nie wykonywał pan żadnych innych zadań poza przypisanymi do stanowiska radcy handlowego? Byłem attaché handlowym, tylko. Jak zatem należy rozumieć ten dokument? Ludwikowi Mojciszowi okazano dokument numer 3197, którym jest list barona Franza von Papena, ambasadora III Rzeszy w Ankarze, do Heinricha Himmlera. Dokument znaleziono w aktach Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Jeśli chodzi o Ludwika Mojcisza, nie znajduję potwierdzenia wysuwanych przez pana zastrzeżeń. Oczywiście pan wie lepiej, bo to przecież de facto pański, a nie mój podwładny. Przypominam tym niemniej, że to właśnie on poważnie zasłużył się w pomyślnym zapoczątkowaniu sprawy Cicero i w dalszym ciągu dobrze ją prowadzi. Nie sądzę, ażeby odwołanie go do Berlina w tej chwili było dobrym posunięciem, chyba że nie ma innego wyjścia. Podkreślam jednak, że Cicero utrzymuje kontakt wyłącznie z Mojciszem. W istniejącej sytuacji usunięcie Mojcisza z Ankary może spowodować poważne komplikacje w tej akcji. Powtarzam pytanie, panie Mojcisz. Jak należy rozumieć ten dokument w świetle pańskich zeznań, że pełnił pan w Ankarze wyłącznie obowiązki attaché handlowego? Byłem pracownikiem kadrowym wywiadu politycznego Reichssicherheitshauptamt. Niepotrzebnie usiłował pan ukryć ten fakt. Świadczy to tylko na pańską niekorzyść. Przecież jeśli nie popełnił pan żadnej zbrodni wojennej... Nie popełniłem, panie prokuratorze. Sama przynależność do wywiadu nie podlega karze, jak panu zapewne wiadomo. Tak jest, panie prokuratorze. Kto to był ten Cicero, o którym jest mowa w dokumencie? Nasz agent w Turcji. Proszę dokładnie opowiedzieć o jego działalności. To był bardzo poważny sukces naszego wywiadu. Tak po raz pierwszy została opowiedziana historia najdroższego szpiega świata działającego pod kryptonimem Cicero na rzecz wywiadu niemieckiego w Turcji. Ale zanim przedstawimy tę historię ze wszystkimi szczegółami, kilka informacji o arenie, na której się rozegrała. W początkach 1940 roku Turcja stała u boku Anglii i Francji, głosząc się jednak państwem neutralnym. Ale Hitler zgniótł Francję i rząd turecki do tego stopnia zmienił orientację na proniemiecką,
że wydawało się, iż tylko czeka dogodnej chwili, aby przystąpić do wojny po stronie państw Osi. Nadszedł jednak Stalingrad, wojska hitlerowskie zaczęły ponosić klęski. W tej sytuacji politycy tureccy znacznie ochłodzili swe zapały i Niemcy coraz częściej musieli wytężać siły, żeby skłonić Turcję do dalszego zachowania neutralności. Zarówno więc położenie Turcji, jak i zmienność stanowiska jej rządu sprawiły, że kraj ten stał się areną szczególnie ożywionej działalności dyplomatycznej i nie tylko dyplomatycznej. Tutaj, w neutralnym formalnie kraju, też toczyła się wojna. Tyle tylko, że cicha i niezmiernie podstępna. Nieprzypadkiem więc ambasadorem III Rzeszy w Turcji był tak wytrawny gracz polityczny jak baron Franz von Papen, a wspomagać go miał i kontrolować pierwszy sekretarz ambasady poseł Jenke, szwagier Ribbentropa, hitlerowskiego ministra spraw zagranicznych. Obaj ci panowie mieli dostateczne powody i kwalifikacje, żeby zajmować się w Turcji nie tylko oficjalną działalnością dyplomatyczną. Wróćmy jednak do przesłuchania w Norymberdze w dniu 26 stycznia 1946 roku. Przypominamy, pytania zadaje prokurator Robert Kempner, odpowiada Ludwik Mojcisz. Kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z agentem Cicero? W październiku 1943 roku. Gdzie to miało miejsce? W Ankarze, w gmachu niemieckiej ambasady. Jak brzmi prawdziwe nazwisko tego agenta? Diello. Wiedziałem, że nazywa się Diello, ale nie sądzę, żeby to było jego prawdziwe nazwisko. A co więcej pan o nim wiedział? Nic. Nie wydaje mi się prawdopodobne, aby doświadczony pracownik wywiadu, a pańskie stanowisko wskazywało, że do takich właśnie pan należał, zadowolił się tak skromną informacją o własnym agencie. A jednak, panie prokuratorze, nic o nim nie wiedziałem. I nie próbował się pan dowiedzieć? Owszem, ale bez... Kto zwerbował tego Diella? Pan? I ja, i nie ja, panie prokuratorze. Proszę jaśniej. Niech pan opowie dokładnie, jak to było. Tak jest, panie prokuratorze. Więc wszystko zaczęło się od tego, że w nocy obudził mnie telefon. Dzwonił pierwszy sekretarz ambasady, poseł Jenke. Było kilka minut przed północą. Halo? 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 Mojcisz? Tak, słucham. Mówi Jenke. Słucham, panie pośle. Przykro mi, że muszę pana budzić w nocy, ale służba nie drużba. Mamy w końcu wojnę i musimy... Wojnę? Turcja przystąpiła do Anglików? Ależ nie. Nie, źle mnie pan zrozumiał. Powiedziałem to w znaczeniu ogólnym. Zejdzie pan zaraz na dół i przyjmie interesanta. Interesanta o tej porze? Czeka na pana w holu. Aha, rozumiem. Czy to ktoś... On sam panu wszystko wyjaśni. Co się stało, panie pośle? Owszem, interesant ma niewiele czasu. Niech się pan pośpieszy. Tak jest, ale... Poseł Jenke odłożył słuchawkę i Mojciszowi nie pozostało nic innego, jak posłusznie ubrać się i klnąc, na własny użytek oczywiście, pośpieszyć na niezwykłe nocne spotkanie. W holu Mojcisz ujrzał człowieka, który na pierwszy rzut oka nie czynił sympatycznego wrażenia. Pan chciał ze mną mówić? Jeżeli pan nazywa się... Mojcisz, słucham pana. Chciałem przedstawić pewną propozycję. Może zaczniemy sprawę od wzajemnej prezentacji, jak każe dobre wychowanie. Pan zna już moje nazwisko i zapewne funkcję. Ja niestety nie mam zaszczytu. To nieistotne w tej chwili. Niech mi pan wierzy, panie Mojcisz. Jestem przekonany, że znacznie bardziej zainteresuje pana sama sprawa, niż to, kto z nią przychodzi. No, słucham. Zanim jednak powiem, o co chodzi, żądam pańskiego przyrzeczenia, że w przypadku odmowy nie piśnie pan o tej sprawie ani słowa. Zaznaczam, że w przeciwnym razie życie pańskie będzie tyle warte, co i moje, to znaczy nic. O to zdążę się jeszcze postarać. Oczywiście ma pan moje słowo. I mam nadzieję, że go pan dotrzyma. Sądzę, że gdyby nie umiał pan milczeć, nie trzymaliby tu pana tak długo. Czy mógłbym jednak dowiedzieć się, czemu mam zawdzięczać pańską wizytę? Pora jest raczej spóźniona.
Polecono mi wprawdzie mimo wszystko wysłuchać pana, ale sądzę, że nie miano na myśli konwersacji w niezbyt właściwym tonie, bo ani czas, ani miejsce po temu. W pańskim fachu niecierpliwość nie jest najbardziej zalecaną rzeczą, panie Mojcisz. Były szef wywiadu niemieckiego, pułkownik Nikolaj, którego zapewne darzy pan szacunkiem, zawsze mawiał... Jeżeli nie ma pan mi nic innego do zakomunikowania, oprócz cytowania znanych frazesów pułkownika Nikolaj, to wybaczy pan... Nie chciałem pana urazić, herr Mojcisz. Proszę posłuchać. Mogę wam dostarczyć dokumenty. Najbardziej tajne dokumenty, jakie istnieją. Co pan na to? Nic, słucham. No to niech pan słucha uważnie. Są to dokumenty z ambasady angielskiej, dotyczące nie tylko Anglików. Najbardziej tajne. Wszystkie, jakie będą wam potrzebne. Jest pan może sekretarzem brytyjskiego ambasadora w Turcji? Nie zupełnie, ale coś koło tego. Attaché handlowy? Nazywajmy go w dalszym ciągu jego oficjalnym tytułem. Ludwik Mojcisz, chociaż nie okazał tego po sobie, stanął przed niebyle jakim problemem. Z jednej strony propozycje nieznajomego wydawały się zbyt fantastyczne, aby mogły być prawdziwe. Z drugiej jednak strony coś w tym musiało być, skoro został on polecony przez samego posła Jenkego, który bez powodu nie nakazałby przyjęcia gościa w ogóle, a cóż dopiero w nocy. Tak to przynajmniej przedstawił były attaché handlowy byłej ambasady hitlerowskiej w Turcji, stojąc przed amerykańskim prokuratorem. Prokurator Kempner zarządził przerwę w przesłuchaniu oskarżonego Ludwika Mojcisza w celu przeanalizowania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału. Jeden z nich nosił numer 1737 AUS i pochodził z tajnej kancelarii von Papena. Minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop do ambasadora Rzeszy w Ankarze von Papena. Ściśle tajny. Informuję pana, że utrata naszych dotychczasowych wpływów w Turcji bardzo zaniepokoiła Führera. Wzrost sympatii probrytyjskich rządu tureckiego w obecnej sytuacji politycznej Rzeszy jest ze wszech miar niepożądany. Führer stanowczo zaleca panu bardziej energiczne kroki w celu odzyskania możliwości oddziaływania na posunięcia rządu tureckiego. Zmniejszony w ostatnim okresie dopływ informacji świadczy o nie dość aktywnej działalności naszego wywiadu w Ankarze. Polecam panu zatem niezwłoczne nawiązanie kontaktów z głęboko zakonspirowanymi agentami pozostającymi dotychczas w rezerwie Abwehry. Ma pan w tej sprawie najwyższe pełnomocnictwa. Szczegóły i adresy kontaktowe przesyłam panu przez specjalnego kuriera. Ribbentrop. Berlin, 10 października 1943 roku. Mogę dostarczyć wszystko, co was interesuje. Byłoby tego dosyć sporo. Nie szkodzi, ale żądam za to pieniędzy. Dużo pieniędzy. Materiały, które mogę wam przedstawić, są zresztą bezcenne. Nie wątpię, że słynny wywiad Rzeszy Niemieckiej oprócz geniuszy dysponuje także pieniędzmi, prawda? Ile? 20 000 funtów sterlingów. Na początek. Ile? 20 000? Człowieku, za takie pieniądze musiałby pan nam dostarczyć sekretne myśli Churchilla. Nie przesadzajmy. Sądzę, że wystarczy jakaś mniejsza angielska osobistość. Dobrze poinformowana oczywiście. Gdybym zaproponował to moim zwierzchnikom, pomyśleliby, że oszalałem. 20 000. Właściwie nadal nie wiem, z kim mam w ogóle do czynienia. Jaką mam gwarancję, że pan nie jest zwyczajnym naciągaczem? Orientuje się pan chyba, że podstawą dobrych stosunków w handlu jest wzajemne zaufanie, prawda? Pan chce usłyszeć moje nazwisko? Jeszcze raz podkreślam, Mojcisz, że to nieistotne. Powiem panu tylko tyle, że 2 lata przygotowywałem się do tej rozmowy. Pyta pan o moje nazwisko. A przecież chodzi panu o powód, który mnie do was sprowadził. Można to i tak sformułować. No, nie możecie się już spodziewać przyjaciół. Sam pan o tym wie najlepiej, herr Mojcisz. Tu idzie o pieniądze. Potrzebuję pieniędzy, a wy musicie płacić. Anglicy już nie muszą. To wszystko. A poza tym nienawidzę Anglików. Znacznie bardziej niż was. Przepraszam, ale chcę być szczery. Zdaje się, że pan życzył sobie tego. No ale skąd ja panu wezmę 20 000 funtów właśnie, człowieku? Dlaczego nie marek?
Nie wierzy pan zwycięstwa Niemiec? 20 000 angielskich funtów, ja ni pensa mniej. Wolne żarty. Daję panu 3 dni do namysłu i przypuszczam, że zdąży pan mimo wszystko sprawę załatwić. 30 października, a więc za 3 dni zatelefonuję do pana i zapytam, powiedzmy, o to, czy otrzymał pan już mój list. Podam swoje imię. Pierre. Jeśli na moje pytanie odpowie pan nie, wtedy koniec z nami. Jeśli powie pan tak, jeszcze tego samego dnia otrzyma pan ode mnie 2 filmy ze zdjęciami angielskich dokumentów Most Secret. Natomiast ja otrzymam od pana 20 000 gotówką. Zgoda? Trudno mi w tej chwili coś konkretnego powiedzieć. Na pożegnanie chcę dodać, że to, mój panie, jest cena zniżona na początek. Za każdy następny film będę żądał 15 000, a wy zapłacicie po obejrzeniu tych 2 pierwszych. Kiedy w ową październikową noc 1943 roku Ludwik Mojcisz, otworzywszy drzwi wyjściowe, stanął przy nich, aby wypuścić gościa, ten nieoczekiwanie zwrócił się twarzą do Niemca, nachylił się ku niemu i powiedział: pan chciał znać moje nazwisko? Powiem panu coś więcej. Jestem kamerdynerem ambasadora Wielkiej Brytanii. Po tych słowach zdolny hitlerowski pseudodyplomata postąpił wbrew wszystkim zasadom sztuki wywiadowczej. Po prostu oniemiał z wrażenia. Kamerdyner ambasadora Wielkiej Brytanii. Jeśli to prawda, to człowiek ten wart był niemal tyle, co sam ambasador. W kilka godzin później Ludwik Mojcisz referował sprawę pierwszemu sekretarzowi ambasady, Jenkemu. Doprawdy przykro mi, Harry Mojcisz, że musiałem wyrywać pana wczoraj w nocy z łóżka. Aż to nieistotne, panie pośle. A czy chociaż sprawa była tego warta? No, to zależy. Równie dobrze ten człowiek może być nieoczekiwaną i bezcenną kopalnią wiadomości, co zwyczajnym blagierem. Przypuszczam, że raczej to pierwszy. Pan zna go chyba od dawna. Co wam przyszło do głowy, Mojcisz? Nic o nim nie wiem. Ja tym bardziej, panie pośle. Nie znam nawet jego nazwiska. Mówił, że pan wie o nim, co trzeba. No, był wprawdzie kiedyś moim służącym, ale bardzo dawno i krótko. Nawet jego nazwiska nie pamiętam. Całkiem wyleciało mi z pamięci. Zdaje się, Diello, czy coś takiego. Zresztą powiem panu, że jeżeli nawet kiedyś tak się nazywał, to teraz, dzisiaj na pewno nazywa się inaczej. Byłem za sprytny jak na służącego, dlatego też chętnie zgodziłem się na jego odejście. A jeśli pan zaczął z nim rozmowę, panie pośle, jeśli go pan zna, dlaczego wezwał mnie pan, abym ja tę rozmowę kończył? A po cóż mamy tutaj młodego, zdolnego attaché? Prędzej czy później musiałby pan zająć się tym gościem. Ale co, jeśli można wiedzieć, w ogóle skłoniło tego Diello do zaproponowania panu współpracy? Nie mnie, lecz nam, panie pośle. Drobnostka. Chodzi mu tylko o 20 000 funtów sterlingów. Reakcja posła na wymienioną kwotę bardziej zaskoczyła Mojcisza niż sama kwota Jenkego. Przed amerykańskim prokuratorem Robertem Kempnerem w Norymberdze Ludwik Mojcisz tak zeznawał w tej sprawie. Nie, panie prokuratorze, wysokość kwoty wcale go nie przeraziła. Byłem tym niezmiernie zdumiony. Przypominam sobie nawet, że zupełnie spokojnie powiedział wtedy: to wcale nie tak dużo, jeżeli ten człowiek okaże się szansą, która odwróci zły los od Niemiec. Ach, więc Jenke odkrył karty, że wie coś więcej o Diello niż mówił. Teraz rozumiem, że niewątpliwie tak było. A wtedy? Wtedy byłem tylko zdumiony. Czy to poseł Jenke zdecydował ostatecznie o zaangażowaniu Diello? Obaj przedstawiliśmy sprawę von Papenowi. Który zresztą też mniej był zdziwiony, niż mógłbym przypuszczać. Czy to znaczy, że Papen też już coś więcej wiedział o Diello? Teraz rozumiem, że niewątpliwie tak. A wtedy, jak się domyślam, był pan po prostu zdumiony. Tak jest, panie prokuratorze. Zbyt dużo w tej sprawie pana zdumiewało, Mojcisz. Ale mniejsza z tym. Niech mi pan jednak powie wreszcie, kto ostatecznie zdecydował o przyjęciu warunków Diello. Berlin, panie prokuratorze.
Aż Berlin. No, no. Ale kiedy Papen wysłał szyfrowaną depeszę do Ribbentropa, nawet w najśmielszych przypuszczeniach nie sądziłem, że Berlin da pieniądze na tę aferę. W aktach tajnej kancelarii byłego Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy odnaleziono później ową depeszę, która zresztą potwierdziła prawdziwość zeznań byłego attaché byłej ambasady niemieckiej w Turcji. Do ministra spraw zagranicznych Rzeszy, do rąk własnych, ściśle tajne. Przedkładam ofertę pracownika ambasady brytyjskiej, rzekomo kamerdynera ambasadora angielskiego w Ankarze. Zobowiązuje się on dostarczyć w fotokopiach oryginalne dokumenty o tajnej treści z tejże ambasady. Żąda za pierwszą dostawę w dniu 30 października 20 tysięcy funtów sterlingów. Za każdą następną rolkę filmu 15 tysięcy funtów. Proszę o wskazówki w sprawie przyjęcia oferty. Przy pozytywnej decyzji wymieniona suma musi być dostarczona przez specjalnego kuriera do 30 października. Rzekomy kamerdyner znany jest w naszej placówce pod nazwiskiem Diello. Nawiązano z nim kontakt zgodnie z instrukcją AB, łamane przez 75, łamane przez 43, AUS. Papen. Odpowiedź z Berlina przyszła prędzej, niż można by przypuszczać, a jej treść świadczyła dobitnie, że albo Diello jest dobrze znany Berlinowi, albo że sytuacja Niemiec jest tak tragiczna, iż trzeba było kupować kota w worku. Ambasador Franz von Papen, do rąk własnych, ściśle tajny. Z propozycji angielskiego kamerdynera skorzystać przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Kurier specjalny przybędzie do Ankary w przewidzianym terminie. Oczekuję natychmiastowego raportu po przekazaniu dokumentów. Ribbentrop. Z serca Ludwika Mojcisza spadł kamień. Zgoda Berlina oznaczała wolną drogę. Spodziewał się, że na tej drodze pojawią się jeszcze przeszkody, lecz czuł równocześnie, że jeżeli zdoła je pokonać, zajdzie daleko. Mojcisza ogarnęła ufność. 30 października, punktualnie o 15, tak jak ustalono, w pokoju Mojcisza zadźwięczał telefon. Halo? Halo? Herr Mojcisz? Słucham. Ici Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Czy otrzymał pan mój list? Tak, tak. Miło mi. Au revoir, monsieur. Tak oto narodził się Cicero. Opowieść o najdroższym szpiegu świata. Słuchowisko dokumentalne Andrzeja Kudelskiego w reżyserii Juliusza Owickiego. Część druga. Jak ślepej kurze ziarno. W Turcji w roku 1943, chociaż był to kraj neutralny, też toczyła się wojna. Tyle tylko, że cicha i niezmiernie podstępna wojna wywiadów. Tu krzyżowały się interesy wszystkich walczących stron, i tu można było łatwiej niż gdziekolwiek indziej przechwycić, kupić lub po prostu ukraść cenne informacje albo nawiązać kontakty, które mogły się opłacać. W nocy 27 października 1943 roku do ambasady niemieckiej w Ankarze zgłosił się tajemniczy osobnik, proponując współpracę wywiadowczą. Pertraktację z ramienia strony niemieckiej prowadził attaché handlowy i równocześnie rezydent wywiadu hitlerowskiego w Turcji, Ludwik Mojcisz. Nieznajomy, o którym wiadomo zaledwie, że nazywał się niegdyś Diello, twierdzi, że jest obecnie kamerdynerem ambasadora Wielkiej Brytanii i może dostarczyć fotokopię najtajniejszych angielskich dokumentów. Żąda jednak bardzo słonej zapłaty. 20 tysięcy funtów sterlingów za pierwsze dwie rolki filmu i po 15 tysięcy za każdą następną dostarczoną rolkę. Czy Berlin zgodzi się na taki wydatek? Odpowiedź Berlina w tej sprawie kończyła poprzedni odcinek naszej opowieści. Przypominamy.
ambasador Franz von Papen do rąk własnych, ściśle tajne. Z propozycji angielskiego kamerdynera skorzystać przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Kurier specjalny przybędzie do Ankary w przewidzianym terminie. Oczekuję natychmiastowego raportu po przekazaniu dokumentów. Ribbentrop. 30 października, punktualnie o 15, tak jak ustalono, w pokoju Mojcisza zadźwięczał telefon. Halo? Halo? Herr Mojcisz? Słucham. Ici Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Czy otrzymał pan mój list? Tak, tak. Miło mi. Au revoir, monsieur. Ta niewinna konwersacja poinformowała kandydata na agenta hitlerowskiego wywiadu, że jego propozycja została przyjęta. Teraz pozostawało już tylko przygotować się do spotkania. Mimo obojętności posła Jenkego, pozornej zresztą, jak domyślał się Mojcisz, znając jego polityczne zadania, mimo wyraźnego sceptycyzmu ambasadora Papena, który wskazywał na rozliczne kłopoty i widmo niebywałego skandalu, gdyby kamerdyner był narzędziem przeciwnika, attaché wierzył w powodzenie. I Jenke, i Papen, właśnie teraz, gdy otrzymano zgodę Berlina, umyli ręce, pozostawiając Mojcisza samemu sobie. Zapewne ryzyko wydawało im się zbyt wielkie, aby łączyć z nim swe nazwiska i godności. Pan ambasador... A tak, tak, proszę, niech pan siada, Mojcisz. Cygaro? Dziękuję. Kurier przywiózł z Berlina pieniądze dla pańskiego nowego podopiecznego. Sporo tego jest. Miejmy nadzieję, że informacje będą warte tej sumy. Jestem przekonany, panie ambasadorze, że będą warte. Oby się pan nie mylił, Mojcisz. Tak czy inaczej, wszystko spadnie na pańską głowę. Albo laury, albo nieszczęście. W tym drugim przypadku nawet sama głowa może ucierpieć. Pańska oczywiście. W tej sprawie nie mieliśmy innego wyjścia, jak ryzykować. Raczej wszystko stawiać na jedną kartę. Ale nie my, tylko pan, herr Mojcisz. Jeszcze raz podkreślam, że ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jestem tylko pośrednikiem z panem a Berlinem. Berlin dał zgodę na to ryzykowne przedsięwzięcie. Ich sprawa. Jeżeli zaś zechcą kogoś ukarać w przypadku niepowodzenia, to będzie pańska sprawa. Tak jest, panie ambasadorze. Dobrze, że się rozumiemy. Proszę o to pieniądze. No, proszę przeliczyć. Ależ, panie ambasadorze. Ordnung muss sein, Mojcisz. 2, 3, 4 i 3, 7 paczek banknotów 10-funtowych, 2, 4 paczki po 20 funtów i tylko jedna po 50. 7 plus 8, 15 plus 5 do 20 tysięcy, w porządku. To chyba będzie najdroższy agent niemieckiego wywiadu. Niewykluczone. Ale z pana jednak szczęściarz, Mojcisz. Przejdzie pan do historii. Obojętne, czy rzecz się uda, czy nie. Wolałbym to pierwsze. No, miejmy nadzieję, Mojcisz. Miejmy nadzieję. Zauważył pan, panie ambasadorze, że wszystkie banknoty są zupełnie nowe. Jakby prosto z angielskiego banku. No, rzeczywiście. Świeżutkie. Niczym spod prasy. Nie było pewnie okazji ich użyć. Możliwe. No, niech pan zabiera ten majątek. I jeszcze raz przypominam panu zalecenie ministra Ribbentropa. Ostrożnie. Tak jest, panie ambasadorze. Znam swoje obowiązki. To bardzo dobrze. Tym niemniej przypomnę panu jeszcze jedną rzecz. Niech pan pamięta, że słowo blef jest pochodzenia angielskiego. Blef. Tego bał się Ludwik Mojcisz naprawdę. Mieć taki dostęp do brytyjskiej ambasady w Turcji to znaczyło niezmiernie dużo. Podejrzanie dużo. Ambasada angielska w Ankarze, w ośrodku tajnej wojny, to furtka do fortecy wszystkich alianckich tajemnic. Dotąd, za cenę dużego wysiłku i z pomocą Turków, która się ostatnio niestety kurczyła, udawało się zdobyć czasami jakiś strzęp alianckich tajemnic. A tu nagle, nawet bez kiwnięcia palcem, otwierają się wrota sezamu. Wszystko to było zbyt piękne i proste. Ponieważ takie i inne zawiłe myśli plątały się w zmęczonej głowie attaché Mojcisza, gdy czekał na wybicie godziny spotkania z nowym agentem, postanowił być nie tylko ostrożnym, ale bardzo ostrożnym.
Gdy w 3 lata później, w roku 1946, Ludwik Mojcisz stanął przed amerykańskim prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze, badano szczegółowo jego działalność, a między innymi także sprawę Cicero. W związku z tym śledztwem przesłuchiwano odnalezionych członków personelu byłej ambasady hitlerowskiej w Ankarze. Jest to, jak się zdaje, dobry moment opowieści, aby przytoczyć niektóre fragmenty tych zeznań. Fräulein Hedwig Zimmerer, sekretarka attaché handlowego Mojcisza w latach 1941-1944. Przesłuchanie prowadzi prokurator Robert Kempner. Tak, doskonale sobie przypominam, panie prokuratorze. To wtedy, gdy przyniósł od ambasadora całą masę angielskich pieniędzy. W jakim celu Mojcisz je przyniósł? A tego nie wiem. Nie widziałam nawet, że to były angielskie pieniądze, ani w ogóle, że to są pieniądze. Pan Mojcisz przyniósł je w paczce owinięte papierem. Kiedy wkładał paczkę do szafy pancernej, papier pękł i pieniądze rozsypały się po podłodze. Nowiutkie jakby prosto z banku. Bardzo dużo ich było. Wtedy ja podbiegłam, żeby pomóc mu zbierać, ale on mnie zwymyślał i nawet popchnął i kazał iść do wszystkich diabłów. No to ja poszłam do łazienki i tam długo płakał. A co się stało z tymi pieniędzmi, panno Zimmerer? A nie wiem, następnego dnia już ich w szafie nie było. Czy Mojcisz w tym dniu miał jakieś umówione spotkanie? Wydaje mi się, że tak. Attaché rozmawiał z kimś przez telefon w swoim gabinecie. Ja chciałam zadzwonić do Elizy z drugiego aparatu, ale przez pomyłkę podniosłam słuchawkę telefonu sekretarskiego połączonego z aparatem szefa. To znaczy Mojcisza? Tak, naturalnie. I wtedy usłyszałam koniec rozmowy po francusku. Au revoir, Pierre. Czekam na pana dziś wieczorem. Często podsłuchiwała pani rozmowy Mojcisza? Ależ, panie prokuratorze, nigdy. Powiedzmy. Pani oczywiście orientowała się, że ów Pierre jest szpiegiem, agentem niemieckiego wywiadu. Ależ skąd, broń Boże? Nic nie wiedziałam. Byłam tylko sekretarką. I chociaż przez tyle lat pełniła pani funkcję sekretarki Mojcisza, też nie orientowała się pani oczywiście w jego właściwej działalności. Wiem, że był attaché handlowym. I rezydentem wywiadu RSHA na Turcję. Tego naprawdę nie wiedziałam, panie prokuratorze. Byłam zwykłą sekretarką. Szczególnie ważne w sprawie Cicero było ustalenie dokładnej daty, godziny i sposobu przekazania dokumentów przez nowo zwerbowanego szpiega. W tej sprawie między innymi zeznawał przed prokuratorem Robertem Kempnerem były ogrodnik ambasady niemieckiej w Turcji. Nazywam się Panaj Ataruk. Narodowość? Turecka, obywatelstwo też tureckie. Był pan, panie Ataruk, w roku 1943 ogrodnikiem ambasady niemieckiej w Ankarze. Tak, od 1931 roku do końca. Teraz jestem w ambasadzie Meksyku. Na początku przesłuchania Panaja Ataruka następują pytania dotyczące działalności w Turcji ówczesnego ambasadora niemieckiego von Papena i pierwszego sekretarza ambasady, zięcia Ribbentropa, posła Jenkego. Dopiero pod koniec indagacji padły pytania istotne dla sprawy Cicero. Mieszkał pan, panie Ataruk, w gmachu niemieckiej ambasady? Nie, panie prokuratorze. Miałem oddzielny mały domek bliżej bramy. Czy miał pan możliwość obserwacji bramy? Nie rozumiem. Czy mógł pan widzieć przez swoje okno, kto wchodzi i kto wychodzi? A tak, tak, naturalnie. A w nocy? W nocy to nie, bo spałem. Nie było nocnego stróża? Nie było. To w nocy można by się łatwo włamać przez bramę. No niby można, ale po co, kiedy furtkę w tyle ogrodu każdy mógł byle gwoździem otworzyć. Aha, to było także jakieś tylne wejście. No przecież mówię, w tyle ogrodu furtka gospodarcza. Czy widział pan kiedy kogoś obcego w ogrodzie w nocy? Ano, chodzili czasem, jak było przyjęcie albo co. Ja myślę o takich zupełnie obcych, co się zakradali. A to raz tylko, żem przyłapał. Kiedy to było? Ano, w 43. W październiku? Albo w listopadzie, nie powiem dokładnie. I właściwie nie w nocy, ale późno wieczorem, bo jeszcze całkiem się spać nie położyłem, ale już zgasiłem lampę. Zawsze jak gasiłem lampę, to postałem jeszcze przy oknie, zanim się wzrok nie oswoi i popatrywałem trochę na ogród, czy się jaki kot albo pies nie pęta, bo strasznie rośliny niszczyły bestie. No a wtedy to zobaczyłem tego obcego, jak wylazł z krzaków od strony furtki gospodarczej. Najpierw się skradał w kierunku mojego domu, ale potem stanął w cieniu takiego dużego drzewa. I co tam robił? Nic. Stał sobie. Pomyślałem, że jaki złodziej.
Więc wziąłem lagę i cichutko obszedłem go krzakami od tyłu. Chciałem go od razu zdzielić przez łeb, ale coś mnie tknęło i krzyknąłem tylko: a kto tu? I dobrze zrobiłem, bo jakbym go nie daj Boże rąbnął, to bym dopiero miał zasługę. Dlaczegoż to? Bo to był jakiś znajomek pana radcy Mojcisza. A skąd pan to wie? Ten nieznajomy powiedział to panu? Nie. Tylko akurat wtedy ścieżką nadszedł sam pan Mojcisz i odpowiedział na moje zawołanie, że to on i żebym poszedł spać i nie włóczył się bez potrzeby po ogrodzie. A potem to wziął tego niby obcego pod rękę i razem poszli do budynku. Czy widział pan twarz tego człowieka? Ciemno było. No, przez chwilę tylko mignąłem mu w oczy latarką, bo zaraz zasłonił się łokciem. A poznalibyście go? Wtedy albo parę dni potem to może i tak, ale teraz no, to nie wiem. Ale przypomniałem sobie coś, panie prokuratorze. Co takiego? Przypomniałem sobie, kiedy to było. Znaczy, kiedy on był w ogrodzie, ten obcy. 30 października. Na pewno 30, bo w ten dzień była wypłata, a złodzieje najbardziej w taki dzień chodzą. Teraz pamiętam, że tak nawet pomyślałem, jak go zobaczyłem wyłażącego z krzaków. Dziękuję, panie Ataruk. Kolega pokaże panu jeszcze w drugim pokoju kilka zdjęć. Asystent prokuratora okazał Panajowi Atarukowi szereg fotografii poszukiwanych agentów wywiadu hitlerowskiego, lecz ogrodnik nie rozpoznał na żadnym z okazanych zdjęć mężczyzny widzianego w parku ambasady niemieckiej w Ankarze dnia 30 października 1943 roku. Według relacji Ludwika Mojcisza pierwsze spotkanie z agentem miało następujący przebieg. Umowa przewidywała, że Diello zjawi się 30 października o 10 wieczorem. Mojcisz miał go spotkać w pobliżu domku ogrodnika, pozostawiwszy uprzednio otwartą furtkę gospodarczą. Spotkanie odbyło się zgodnie z planem. Ponieważ część relacji Mojcisza została potwierdzona zeznaniami ogrodnika, można było przypuszczać, że ciąg dalszy zostanie także opowiedziany zgodnie z prawdą. Niestety musimy polegać na tym jednym źródle, ponieważ świadków rozmowy Mojcisz Diello nie było. Przebieg jej miał być następujący. Ma pan pieniądze? Mam. 20 000? I ani pensa więcej. Ważne, żeby nie było ani pensa mniej. A dokumenty? Są. Na tych filmach dwie rolki, proszę. O, momencik. Sięga pan już jak po swoje, Mojcisz, a ja jeszcze nawet nie widziałem pieniędzy. Nieładnie. Pieniądze są w tej kasie. Jeżeli są przeznaczone dla mnie, nie widzę powodu, dla jakiego trzyma je pan nadal pod kluczem. No dobrze, proszę. O, spora kupa forsy. Ciekaw jestem, jak pan to zabierze. No a teraz poproszę o filmy. Teraz jak najbardziej. Dziękuję. Za wersal, dziękuję, proszę. A chwileczkę, sięga pan do cudzej kasy jak po swoje. Nieładnie. Dostał pan filmy, o co chodzi? Ale pieniądze otrzyma pan dopiero wtedy, kiedy zobaczy, co one zawierają. Wzajemne zaufanie jest, co prawda, podstawą w handlu, ale wybaczy pan, ja nie jestem kupcem, a te pieniądze nie są moje. Pieniądze pan widział, pozwoli pan, że i ja coś zobaczę. Ostrożnie, filmy są niewywołane. No bez tego zaczeka pan tutaj mały kwadransik, a ja w tym czasie postaram się je wywołać. Wydaje się, że ja mam znacznie więcej zaufania do pana niż pan do mnie. Ale proszę, 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 mogę zaczekać. Dziękuję za zrozumienie. Ludwik Mojcisz, wychodząc wraz z kasetami z pokoju, bez żenady zamknął drzwi na klucz. Teraz szybkim krokiem pośpieszył do ciemni, w której czekał już laborant. Za kilkanaście minut mógł już ujrzeć w nikłym, krwistym świetle utrwalone na negatywie równiutkie rządki maszynowego pisma. Kolej na drugi film. Znów dłużące się minuty oczekiwania. Wreszcie mogła rozbłysnąć stuświecowa żarówka lampy. Attaché przez lupę odczytał pierwsze słowa na pierwszej z brzegu klatce filmu. Most secret from Foreign Office to British Embassy Angora. Sfotografowany dokument nosił datę sprzed kilku dni. Pozostałe klatki filmu nosiły podobne napisy. To w połączeniu z niebudzącym zastrzeżeń zachowaniem Piera Veldiella wystarczyło na razie Mojciszowi.
pobiegł z powrotem na górę i zastał swego gościa najspokojniej w świecie palącego papierosa. No i cóż, uspokoił się pan? No coś pan w każdym bądź razie przyniósł. Trudno tak od razu powiedzieć, co to jest warte. No wie pan, kawalarz z pana. Przecież pan nigdy w życiu jeszcze nie widział na własne oczy angielskich dokumentów z klauzulą najwyższej tajności. To już raczej moja sprawa. Co widziałem, a czego nie. I gdyby nie ja, Herr Mojcisz, nie oglądałby pan ich do śmierci. Poproszę o pieniądze. No teraz mogę, z czystym sumieniem. To pan w ogóle ma sumienie, panie Mojcisz? Nie przypuszczałem. Proszę. W porządku. Nie liczy pan? Ja mimo wszystko mam do pana zaufanie. Zostawmy te złośliwości, monsieur Pierre. Niech pan podpisze pokwitowanie. Z pana doprawdy typowy Niemiec. Zostawmy te głupstwa, Herr Mojcisz. Niczego nie będę podpisywał. Do widzenia, Herr Mojcisz. Do jutra. O tej samej porze. Oba filmy zawierały w sumie 52 zdjęcia, które teraz należało powiększyć. Wszystkie zdjęcia były ostre i dobrze naświetlone. Około 4 nad ranem, ułożone równo i ponumerowane z niemiecką pedanterią, leżały przed Mojciszem 52 tajemnice zamkniętego dotąd na wszelkie sposoby kręgu. Nie trzeba było już zdobywać niebotycznego muru twierdzy przeciwnika. Pękł sam, odsłaniając nieprzyjacielskie stanowiska i zamierzenia. Zasłony w oknach zaczęły lekko przeświecać, mimo elektrycznego światła. To wstał już nowy dzień. Z samego rana atasze handlowy Ludwik Mojcisz zjawił się w poczekalni ambasadora. Franz von Papen był już u siebie i atasze stanął z nim twarzą w twarz. I cóż takiego powiedział wczoraj ten lokaj? Wydał pan wreszcie te pieniądze? Przypuszczam, panie ambasadorze, że przeżyje pan teraz to samo, co ja tej nocy. Myślę, że z transakcji powinniśmy być zadowoleni przede wszystkim my. Oho! Czyżby rozrzutność była nieodłączną cechą wszystkich młodych ludzi? Proszę się przekonać, czy jestem rozrzutny. Ambasador nałożył okulary. Mojcisz zaś, nie bez satysfakcji, ujrzał, jak twarz wytrawnego znawcy przedmiotu już po małej chwili nabrała żywych rumieńców. Papen czytał coraz szybciej, odbitkę po odbitce, nie odrywając się ani na chwilę od fascynującej treści. Fantastyczne. Niewiarygodne. Więc jednak rzecz chyba warta 20 tysięcy funtów. Wszystko wskazuje, że dokumenty są raczej prawdziwe. Wychodząc z tego założenia, ich wartości nie da się nawet ocenić. Zastanawiające jest tylko, w jaki sposób on je wydostaje. Zastanawiające. Pamiętajmy o tym, jak bardzo wyrafinowani są Anglicy. Znam ich dobrze. I wszystkie dokumenty świeżutkie. Najstarsze sprzed 2 tygodni. Proszę spojrzeć, panie ambasadorze, na to. Infiltracja angielska w Turcji wśród personelu lotnictwa wojskowego. Podane są dokładne terminy, liczby. Liczby niestety znacznie większe niż przypuszczaliśmy do tego. To bardzo dobrze, Mojcisz. Bardzo dobrze, tak. Wiedzieć to już prawie przeciwdziałać. A ciekawe, że jest dość dużo dokumentów traktujących o sprawach, które bezpośrednio nie dotyczą Turcji. No. O, weźmy tutaj te informacje z kopii numer 17. Dostawy materiałów wojennych do Rosji Sowieckiej. Dokładne liczby, rodzaje uzbrojenia nawet. To mnie, przyznam się, troszeczkę niepokoi. Przecież takie rzeczy normalnie nie docierają do ambasad. A mnie to najbardziej utwierdza, że dokumenty są najprawdziwsze w świecie. Przy blefie nie ryzykowaliby takiej ilości informacji ogólnych. Musi pan pamiętać o tym, Mojcisz, że ambasador brytyjski w Turcji jest zbyt wybitną osobistością w angielskiej dyplomacji, aby go można było pomijać przy ocenie ważnych międzynarodowych wydarzeń, gdziekolwiek by one się nie rozgrywały. U nich jest troszkę inaczej niż u nas. Nedgebul Hutchesen jest świetnym znawcą wschodu i wytrawnym politykiem. No to z niektórych rzeczy pan minister Ribbentrop będzie szczególnie zadowolony. Ze wszystkiego powinien być zadowolony. Jemu się nawet o tym nie śniło. Ja mam na myśli kopię numer 29. Mhm. Moskwa domaga się coraz energiczniej utworzenia drugiego frontu, traktując front we Włoszech jako drugorzędny odcinek walki.
W porozumieniu ze stroną amerykańską staramy się tłumaczyć opóźnienia rozlicznymi trudnościami. Wydaje się jednak, że strona sowiecka w rezultacie powzięła pewne wątpliwości co do właściwych naszych zamierzeń. Tak, to woda na młyn Ribbentropa. On jest stale przekonany o nietrwałości Sojuszu Trzech, czyli jak powiada, nieświętego przymierza. Kto wie, czy nie uda mu się teraz wykorzystać tego rozkłanu. Jeżeli oczywiście do niego dojdzie. Wszystko na to wskazuje, panie ambasadorze, te dokumenty. Mało pan jeszcze zna Anglików. No, ale mniejsza z tym. Nie naszą rzeczą jest wyciąganie ostatecznych wniosków z tych dokumentów, panie Mojcisz. Wyobrażam sobie jednak, jakie oczy zrobią w Oberkommando der Wehrmacht. Cała Abwehr, choćby pracowała w komplecie nawet rok, nie zdołałaby zdobyć połowy danych z jednej roli. No, no, no. Niech pan nie popada w takie samo uwielbienie, Mojcisz, jakby to pan osobiście fotografował. Kiedy znów spotyka pan swego kamerdynera? Dzisiaj wieczorem. Pracowity człowiek. A swoją drogą cała sprawa powinna być i dla nas jakimś memento. Trzeba bezwzględnie wzmocnić przestrzeganie tajemnicy służbowej przez wszystkich bez wyjątku. Brakowałoby tylko, żeby teraz z kolei własny kamerdyner zwędził panu to wszystko. Ja nie mam kamerdynera. A myśli pan, że tylko kamerdynerzy kradną? Porozmawiamy o tym jeszcze. A co do sprawy, to ponieważ prowadzimy ją w gestii naszego ministerstwa, pozwoli pan, że przekażę ją ministrowi osobiście. Tak jest. Teraz inna kwestia. Trzeba będzie użyć jak zwykle jakiegoś kryptonimu dla naszego informatora. Nazwiska, które podał Jenkemu, używać nie można. Choć nie wierzę Jenkemu na tyle, że bez obawy użyłbym kryptonimu Diello. Właściwie ten niby Diello nazwał się już sam. W rozmowach telefonicznych przedstawia się jako Pierre. Sądzę, że to może wystarczyć. Nie, zupełnie bez fantazji. Tak nie można, mój drogi. Mam pewną myśl. Te jego dokumenty mają tak niebywałą wymowę, że nazwijmy go tak, jak się zwał najbardziej wymowny człowiek w starożytności. Cicero. Dobrze? No to świetna myśl, panie ambasadorze. Co nieźle brzmi, co? Cicero. Opowieść o najdroższym szpiegu świata. Słuchowisko dokumentalne Andrzeja Kudelskiego w reżyserii Juliusza Owickiego. Część trzecia. Niezastąpiony kamerdyner. W Turcji w roku 1943, chociaż był to kraj neutralny, też toczyła się wojna. Tyle tylko, że cicha i niezmiernie podstępna wojna wywiadów. Tu krzyżowały się interesy wszystkich walczących stron. I tu można było łatwiej niż gdziekolwiek indziej przechwycić, kupić lub po prostu ukraść cenne informacje albo nawiązać kontakty, które mogły się opłacać. W nocy 27 października 1943 roku do ambasady niemieckiej w Ankarze zgłosił się tajemniczy osobnik, proponując współpracę wywiadowczą. Pertraktację z ramienia strony niemieckiej prowadził atasze handlowy i równocześnie rezydent wywiadu hitlerowskiego w Turcji, Ludwik Mojcisz. Nieznajomy, o którym wiadomo zaledwie, że nazywał się on niegdyś Diello, twierdził, że jest obecnie kamerdynerem ambasadora Wielkiej Brytanii i może dostarczyć fotokopię najtajniejszych angielskich dokumentów. Żądał jednak bardzo słonej zapłaty. 20 tysięcy funtów szterlingów za pierwsze dwie rolki filmu i po 15 tysięcy za każdą następną dostarczoną rolkę. Berlin nieoczekiwanie zgadza się na to ryzykowne przedsięwzięcie. Pierwsze dokumenty dostarczone przez nowo zwerbowanego agenta wzbudzają entuzjazm nie tylko atasze Mojcisza, ale i ówczesnego ambasadora niemieckiego w Turcji, von Papena. Te jego dokumenty mają tak niebywałą wymowę, że nazwijmy go tak, jak się zwał najbardziej wymowny człowiek w starożytności. Cicero. Dobrze? No to świetna myśl, panie ambasadorze. Co nieźle brzmi, co? Cicero. Trzy lata później
Ludwik Mojcisz zeznawał przed amerykańskim prokuratorem Robertem Kempnerem, oskarżycielem w Międzynarodowym Trybunale Wojennym w Norymberdze. Czy jest panu znane nazwisko Stolle, Otto Stolle? Tak, Otto Stolle był laborantem w naszej ambasadzie. Jakiego rodzaju laborantem? W pracowni fotograficznej, ale stosunkowo krótko. To znaczy? Dwa, może trzy miesiące. W roku 1943, tak? No, chyba tak, dokładnie nie pamiętam. Co się z nim stało? Nie wiem, wyjechał do Niemiec i więcej o nim nie słyszałem. Dlaczego tak nagle wyjechał? Nie wiem, nie zajmowałem się przecież sprawami kadrowymi ambasady. Muszę podważyć pańskie obecne oświadczenie. Mam powody sądzić, że orientował się pan, dlaczego i na czyj wniosek Otto Stolle opuścił Ankarę. Nie bardzo wiem, dlaczego miałbym się orientować, panie prokuratorze. Bo pan go sam utrącił, panie Mojcisz. Nie ma na to żadnych dowodów. Owszem, są. Ludwikowi Mojciszowi okazano w tym momencie przesłuchania dokument numer TU-1739-AUS, pochodzący z tajnej kancelarii byłego ambasadora III Rzeszy w Turcji, Franza von Papena. Ambasador von Papen, notatka służbowa, poufne. Proszę o spowodowanie odwołania ze stanowiska i niezwłoczne wysłanie do kraju laboranta Otto Stolle. Jego dalsza obecność w Ankarze spowodować może zagrożenie bezpieczeństwa akcji Cicero. Szczegółowe wyjaśnienia wysyłam szyfrogramem bezpośrednio do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Podpisano Ludwik Mojcisz. Słucham pańskich wyjaśnień. Teraz sobie przypominam. Rzeczywiście prosiłem o odwołanie tego laboranta z Ankary. Powiem panu, jak to było. Otóż, kiedy dawałem mu do wywołania pierwsze filmy, jakie dostarczył Cicero, ten Stolle powiedział mi mniej więcej tak. Znam tego faceta, co u pana siedzi. Pracuje u Anglików. Poznałem go kiedyś u Rozy. I to było wszystko? Tak, to było w głupstwo. Ale chciałem być absolutnie pewien bezpieczeństwa akcji. A czy pan wie, panie Mojcisz, że z powodu tego głupstwa Otto Stolle został w Berlinie aresztowany przez Gestapo? Tego nie wiem. A w wyniku aresztowania zeslany do Dachau i tam zamordowany w 1944 roku? Nic o tym nie wiedziałem. Jest pan odpowiedzialny za śmierć tego człowieka. Ja? Dlaczego ja? Wcale nie sugerowałem jego aresztowania. Kiedy pierwsze kopie bezcennych dokumentów brytyjskich znalazły się w niemieckich rękach, bynajmniej nie pozwolono Mojciszowi spocząć na laurach. Należało teraz poznać bliżej osobę samego informatora, który nadal był człowiekiem znikąd. Jego pochodzenie, jego sposób zdobywania dokumentów i ich fotografowanie, ewentualni pomocnicy, wszystko to należało wyjaśnić przede wszystkim dlatego, aby przekonać się o wiarygodności uzyskanych materiałów i odegnać wreszcie stale pojawiającą się w myślach groźbę podstępu perfidnych Anglików. Halo? Herr Mojcisz? We własnej osobie. Bonjour, monsieur. Ici Pierre. Dlaczego pan dzwoni? Jesteśmy przecież umówieni. Chciałem się upewnić, czy termin odpowiada panu na pewno. Odpowiada. W takim razie do zobaczenia. Au revoir, monsieur. Znalazłszy się późnym wieczorem w gabinecie Mojcisza, Cicero bez słowa położył na stole dwie nowe kasety. Niemiec nie śpieszył się tym razem ze zbadaniem ich zawartości. Spokojnie schował je do szuflady. Miał dziś czas. Chciał najpierw pogawędzić. Żałuję bardzo, lecz w tej chwili nie będę mógł zapłacić. Nie przysłano mi jeszcze pieniędzy z Berlina. Nieistotne, da mi pan następnym razem. Sam pan będzie zainteresowany, aby załatwić to jak najprędzej. Poza tym ufam panu. Zdaje się, że to już mówiłem. Tak. Dziękuję. Miło z pańskiej strony. Robi pan doskonałe zdjęcia. Ostre, dobrze naświetlone. Profesjonalna robota. Gdzie nauczył się pan tak dobrze fotografować? To mój konik. Fotografią zajmuję się od lat. Oczywiście po amatorsku, gdzie mi tam do zawodowca. A gdzie pan robił te zdjęcia? W ambasadzie? Oczywiście w ambasadzie. W gabinecie pana Nachbul Hughesona. W gabinecie ambasadora? To kapitalne. Tego chyba jeszcze nie było w historii wywiadu. I sam pan fotografuje? Pewnie, że sam.
No wie pan, nie wyobrażam sobie tego. A co tu jest do wyobrażania? Fotografuję i już. No gdyby to było takie proste, nie jeden by to robił. Ach, takie proste nie jest oczywiście. W szufladzie mam dowody, że robi to pan znakomicie, tylko... Tylko jak? Nie wiem, czy jest panu wiadomo, że pan ambasador pracuje w swoim prywatnym mieszkaniu w ambasadzie. W gabinecie, który znajduje się obok sypialni, jest kasa pancerna. W niej przechowywane są najważniejsze dokumenty. Do kasy jest tylko jedyny klucz, który pan ambasador nosi przy sobie na łańcuszku. No jakże więc może się pan dostać do dokumentów? Całkiem zwyczajnie, chociaż na razie tylko w nocy. Klucz do sejfu mogę mieć tylko wtedy, kiedy pan ambasador śpi. Gdy mianowicie pan ambasador udaje się na spoczynek, rozbiera się. Tak jak każdy człowiek i odkłada ubranie. Z ubraniem zaś odkłada przyczepiony do niego łańcuszek. Jak się pan chyba domyśla, na końcu tego łańcuszka jest klucz. Kiedy pan ambasador kładzie się spać, ja przystępuję codziennie do czyszczenia ubrania. Po prostu wypełniam swój obowiązek służącego. Rozumiem, to genialnie proste. Otwiera pan sejf i fotografuje dokumenty, kiedy ambasador śpi. No dobrze, ale przecież może się obudzić. Tak, pan ambasador istotnie sypia bardzo źle wskutek przepracowania. Widzi pan, jest wojna i dlatego, że sypia źle, zażywa często proszki nasenne. No, ale przecież nie zawsze. Pańskie spostrzeżenia są bardzo wnikliwe. Tak, nie zawsze. Kiedy jednak pan ambasador połyka proszki, zawsze wiem, ponieważ to właśnie ja podaję mu je wraz z wodą i czekam dotąd, póki proszków nie połknie. Pan ambasador łyka zresztą dość szybko, muszę panu powiedzieć. To już nie masz bezczelność. Co robić takie czasy? Ej, nie lęka się pan, że może pana ktoś zastać przy pracy? To raczej wykluczone. Jeśli pan ambasador zaśnie po proszkach, to śpi już do rana jak kamień. A drzwi do mieszkania zamykam sam po przybyciu pana ambasadora na spoczynek. Mam polecenie dokładnego zamykania, bo przecież żaden ambasador nie śpi przy źle zamkniętych drzwiach. Nieprawdaż? Tak, tak, bardzo to proste. No, ale chyba ambasador ma jeszcze w mieszkaniu kogoś ze służby. Czy słyszał pan kiedykolwiek, żeby kucharka wchodziła do gabinetu ambasadora i to w czasie, kiedy on śpi? No tak, ale poza tym... Poza tym służba domowa podlega mnie. Ja jestem przecież osobistym kamerdynerem, z osobą cieszącą się całkowitym zaufaniem pana ambasadora. Mają przede mną respekt i zaręczam mu, że gdyby nawet jakimś przedziwnym przypadkiem ktokolwiek ze służby zastał mnie w gabinecie, wcale by się nie zdziwił. Po wojnie, kiedy sprawa Cicero stała się głośna w Anglii i groziła poważną kompromitacją brytyjskiej służby wywiadowczej, słynnej Intelligence Service, bo żaden z jej szefów nie mógł wykazać, że bodaj cokolwiek wie o całej aferze, w roku 1946 energicznie przystąpiono do wyjaśniania historii tajemniczego szpiega, chociaż była to przysłowiowa musztarda po obiedzie. Szef Intelligence Service zażądał od pułkownika Campbella przedstawienia posiadanego w archiwach dossier Cicero. Czy znalazł pan, pułkowniku, jakieś okoliczności świadczące na naszą korzyść? Wątpię, sir. Więc co pan tam właściwie robił przez cały czas? Ustalałem fakty wiadome naszej służbie w tamtym okresie. Zebrałem dokumenty, którymi dysponował kontrwywiad. Co to za dokumenty? Pan będzie łaskaw przejrzeć, sir. Świadectwo ukończenia 3-letniego studium języka angielskiego w Oksfordzie? Fałszywe. Coś podobnego. A czy kontrwywiad wiedział o tym? Nie. Dopiero 2 tygodnie temu oddałem je do ekspertyzy. Pewno nie przyszło im do głowy, że komuś będzie się chciało fałszować coś takiego. Ostatecznie była wojna, poważniejsze sprawy. Dziwne, że nie przegraliśmy wojny, mając takich niedołęgów w kontrwywiadzie. No, a co pan tam jeszcze ma? Dyplom Sorbony, świadectwo Lorda Cunninghama, że zatrudniał tego człowieka w latach 38-39. Fotokopia paszportu, wszystko zresztą bardzo zręcznie podrobione. Bezczelny facet. A znalazł pan chociaż jeden prawdziwy dokument? 2, sir. Świadectwo zdrowia wydane 14 marca przez lekarza ambasady w Ankarze i pański list polecający, sir. Co? Mój list polecający? Zaraz, jaki? Gdzie? Skąd? Nie wiem, sir, skąd.
Ale pisał pan do ambasadora w Turcji, sir Nejbul Hügesena, polecając niejakiego Adama Skanyk jako świetnego i godnego zaufania kamerdynera. Adam Skanyk uzyskał dzięki temu pracę u ambasadora, a później zasłynął jako Cicero. Do diabla. A, no teraz przypominam sobie. Rzeczywiście coś takiego pisałem, tylko dlaczego? Zaraz. A, prosił mnie o to minister Bevin. Tak jest. Obecny minister spraw zagranicznych. Ale jak to się mogło stać? Na Boga, że Bevin prosił mnie o list polecający dla szpiega. Doszedłem do tego, sir. Zrobił to na prośbę pewnej śpiewaczki kabaretowej, Zuzanny Skanyk, rzekomej siostry, a w rzeczywistości żony owego kamerdynera. Skanyk była kiedyś kochanką ministra, potem wybuchła wojna i Skanyk jako obca obywatelka, musi pan wiedzieć, że była Albanką, stała się raczej uciążliwym balastem. Wtedy minister Bevin załatwił jej wyjazd do Turcji, oczywiście razem z bratem. Tak, no beznadziejna sprawa. Wynika z tego, że ów Cicero wodził bezkarnie za nos najtęższe głowy brytyjskiego kontrwywiadu. I to w dodatku z mojego polecenia. No co my z tym zrobimy, Campbell? Teraz staje się zrozumiałe, dlaczego Cicero czuł się tak pewnie i bezpiecznie w brytyjskiej ambasadzie w Turcji. Równocześnie postawiony zostaje nowy znak zapytania. Czy przypadkiem Cicero i jego fałszywa siostra, a może też i fałszywa żona, nie byli od dawna agentami niemieckiego wywiadu? Są to jednak tylko niczym niepoparte przypuszczenia, nie mogą więc być brane pod uwagę. Kilka lat później były hitlerowski attaché Ludwik Mojcisz zeznał, że zawsze zadziwiał go bezgraniczny wprost spokój szpiega i pewność siebie, jakie demonstrował podczas wszystkich spotkań. O swojej pracy agent mówił dużo i jakby z dumą. Robię zdjęcia tuż obok sejfu. Ćwiczyłem fotografowanie pisma przez 2 lata, naturalnie nie na tajnych dokumentach. Teraz robię to niemal automatycznie. Na 20-30 zdjęć potrzebuję nie więcej niż kilku minut czasu. Nie wydaje mi się to takie łatwe. Tylko wprawa, Herr Mojcisz, tylko wprawa. Jedną ręką trzymam aparat, drugą podsuwam dokumenty przed obiektyw, pstryk. I gotowe. Czytelność pisma na odbitkach wskazuje, że dość precyzyjnie ustawia pan odległość. Nie wydaje mi się to możliwe tylko przy pomocy wyciągniętej ręki. A jednak nie używam żadnych innych urządzeń pomocniczych i zapewniam pana, że potrafię w ten sposób fotografować błyskawicznie. Więc rzeczywiście nikt panu nie pomaga. Absolutnie nikt. Nie byłbym wtedy pewny ani dnia, ani godziny, a poza tym trzeba byłoby dzielić się. Tego nie lubię. No, już późno, zbliża się północ, zasiedziałem się. Jednak wyciągnął mnie pan na zwierzenia, gratuluję. Kiedy się znów zobaczymy? Zadzwonię do pana, kiedy przygotuję materiał. Nie chciałbym jednak spotykać się z panem tutaj. Pańskie biuro nie jest dla mnie najwygodniejszym miejscem. Czy dysponuje pan samochodem? To pytanie znajdzie wkrótce niezwykle istotną odpowiedź. Na razie przedstawmy jednak jeszcze jedną zagadkę. Wynikła ona tym razem z zeznań sekretarki Mojcisza, panny Zimmerer, przed amerykańskim prokuratorem Robertem Kempnerem. Ustaliliśmy więc, że znała pani agenta waszego wywiadu niejakiego Cicero, vel diello, vel pier. Tylko telefonicznie, panie prokuratorze, i nie wiedziałam, że jest agentem. Już to panu mówiłam. No oczywiście. Pamiętam o tym doskonale. Pamiętam też, że nic a nic nie wiedziała pani o działalności szpiegowskiej swojego szefa. Dowiedziałam się o tym dopiero od pana prokuratora. Naprawdę. Zostawmy to na razie, panno Zimmerer. W tej chwili chodzi mi o ustalenie, jak często, o jakich porach i gdzie Mojcisz spotykał się z agentem o kryptonimie Cicero, znanym pani jako Pierre. Będąc sekretarką, pani to musiała wiedzieć. Tak, pan Pierre dość często dzwonił. Jak często? Przynajmniej raz na tydzień albo i częściej. O czym rozmawiali? Jakoś tak dziwnie. Chce pani powiedzieć, że porozumiewali się prawdopodobnie umownymi hasłami? Chyba tak. Z czego pani to wnioskuje? Czasami rozmawiali zupełnie bez sensu albo umawiali się z góry, wiedząc, że się nie spotkają. No i różne tam takie dziwactwa. Już nawet nie pamiętam. Umawiali się z góry, wiedząc, że się nie spotkają, powiada pani. Co ciekawe. Kiedyś słyszałam, bo pan Mojcisz rozmawiał wtedy z mojego aparatu w sekretariacie. Więc słyszałam, jak mówił, spotkamy się 8 listopada, może być o 20.
To ja wtedy go stuknęłam w łokieć i mówię, że 8:20 pan ambasador Papen wydaje przyjęcie i że pan Mojcisz musi być na tym przyjęciu, bo pan ambasador bardzo nie lubi, kiedy... No i żeby umówił się na brydża w innym terminie, ale on na to... On to znaczy Mojcisz. Tak, no przecież o nim mówię. Więc on na to, żebym się nie wtrącała w nie swoje sprawy i wcale nie zmienił terminu tego spotkania. Nie poszedł na przyjęcie do ambasadora? Ależ skąd na przyjęciu pan Mojcisz był? Tylko pewnie tego brydża zawalił. Właśnie mówię, że to było takie jakieś dziwne umawianie z panem Pierre. Wątpliwości sekretarki byłego atasze handlowego ambasady niemieckiej w Turcji Ludwika Mojcisza okazały się uzasadnione. I znalazły zresztą wyjaśnienie w zeznaniach samego podejrzanego Mojcisza. Przed amerykańskim prokuratorem były atasze zeznawał w tej sprawie następująco. Podstawowym warunkiem powodzenia akcji Cicero było, naszym zdaniem, zachowanie jak najpełniejszej tajemnicy. A szczególnie ważna była dezinformacja w tych momentach, w których ze sprawą mogli stykać się inni ludzie poza nami dwoma. Doszliśmy do wniosku, że telefon nie jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się z uwagi na niebezpieczeństwo podsłuchu. Miałem poważne powody przypuszczać, że rozmowy prowadzone z aparatów ambasady niemieckiej trafiają, jeżeli nie bezpośrednio do Anglików, to na pewno do tureckiej służby bezpieczeństwa, która coraz ściślej współpracowała z aliantami, tak jak poprzednio służyła ułatwieniami nam. Wywnioskowałem to z faktu, że od jakiegoś czasu nie przekazywano mi już zapisów rozmów z ambasady angielskiej, ergo prawdopodobnie im przekazywano nasze, to logiczne. Ustaliliśmy więc, że przez telefon, którego całkowicie nie można było niestety wyeliminować z naszych kontaktów, będziemy podawać terminy spotkań o 24 godziny późniejsze w stosunku do rzeczywiście planowanych. Był to chwyt prymitywny, ale jak się okazało, skuteczny. Tymczasem dzięki Cicero ambasada hitlerowska w Turcji zdobywała coraz to nowe, wierne odbitki najbardziej tajnych dokumentów i to nie tylko angielskich. Cóż to pan tak z samego rana, Herr Mojcisz? To jakiś taki wymiętoszony? Wie pan, że nie lubię tego rodzaju braku dbałości o wygląd zewnętrzny. Za dużo pan wczoraj wypił, co? Całą noc spędziłem w laboratorium, panie ambasadorze. Coś podobnego. Nie sądzę jednak, żeby to upoważniało pana do pokazywania się w moim gabinecie w takim stanie. Nie mógł się pan chociaż ogolić? Przepraszam, pozwoliłem sobie od razu przyjść do pana ambasadora, bo wydaje mi się, że to sprawa niezwykłej wagi. Proszę wybaczyć mój strój w ogóle, ale... No to mów pan, ale szybko. Cicero przyniósł wczoraj nowe dokumenty, szczególnie jeden. No wydaje pokaż pan, się... po co tyle gadania? Kiedy Franz von Papen zobaczył fotokopię i prześliznął się oczami po samym pupile, zapomniał całkowicie o swych estetycznych zastrzeżeniach i wybaczyłby prawdopodobnie atasze Mojciszowi, nawet gdyby ten wszedł do jego gabinetu nago, ale z tymi dokumentami. Człowieku, toż to sprawozdanie z moskiewskiej konferencji ministrów spraw zagranicznych Anglii, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Aż oczom mnie wiesz. Że ja osłupiałem, kiedy to zobaczyłem. Dlatego pozwoliłem sobie przynieść do pana ambasadora jeszcze mokrą odbitkę. I dobrze pan zrobił, Mojcisz, bardzo dobrze. Ten Cicero wie, co ma wartość. Najbardziej tajne wyniki konferencji moskiewskiej. To jest wspaniały sukces. Nie wiem, czy pan się orientuje, Mojcisz, że Churchill odmówił jakichkolwiek wyjaśnień na ten temat nawet w Izbie Gmin. To zrozumiałe, panie ambasadorze, że coś jest tajne. No, dla Anglików to wcale nie jest takie zrozumiałe. Odmówić wyjaśnień Izbie Gmin to u nich mniej więcej tyle, co u nas odmówić Führerowi. To by znaczyło, że dokument naprawdę jest łupem, jaki niezwykle rzadko może pochwalić się nawet najzdolniejszy agent najlepszego wywiadu. Paradoksalna sytuacja. To, o czym nie wiedzą nawet jeszcze angielscy posłowie, jest już znane nam, Niemcom. I pan jest pierwszym z nich, Herr Mojcisz. W czepku się pan urodził, co? Teraz widzę, że owe bajońskie, jak nam się wydawało, sumy, które dostaje od nas Cicero, nie są takie znowu bardzo wygórowane. Są po prostu śmieszne wobec wartości tego, co dostarcza w zamian. Ale, ale, a propos Cicero, mam tu dla pana szyfrogram w jego sprawie. Ambasador Franz von Papen wręczył atasze Ludwikowi Mojciszowi rozszyfrowany telegram z Berlina następującej treści. Bezwzględnie ustalić prawdziwe nazwisko Cicero, jego pochodzenie, narodowość, stan rodzinny oraz zażądać wypełnienia kwestionariusza współpracy i wystawiania każdorazowo pokwitowań pobieranych sum. Uzależniam od tego dalsze wypłaty agentowi. Schellenberg.
Attaché Ludwig Mojcisz nie miał bynajmniej zamiaru przejmować się depeszą, a tym bardziej wypełniać zawartych w niej poleceń, ponieważ były one po prostu niewykonalne, a próby nacisku mogłyby tylko wystraszyć agenta. Jednak pewnego dnia nadeszła kolejna depesza, zapytująca, czy udało się zdobyć choćby tylko prawdziwe nazwisko Cicero, attaché Mojcisz wysłał do Berlina oficjalną odpowiedź. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, szef wywiadu zagranicznego SS, Gruppenführer Walter Schellenberg. Tajne, do rąk własnych. Stwierdzenie autentycznego nazwiska agenta Cicero dotychczas niemożliwe. Można to uzyskać tylko przez bezpośrednie poinformowanie się w ambasadzie brytyjskiej. Proszę o pisemne polecenie. Mojcisz. Dowcip Mojcisza nie znalazł wprawdzie uznania w Berlinie, ale mimo to przesyłka pieniężna dla Cicero nadeszła w terminie. 4 listopada attaché Ludwig Mojcisz otrzymał potężną paczkę, po otwarciu której znieruchomiał na ładne parę chwil. Na jego biurku znalazła się suma, jakiej dotychczas nie oglądał. 200 tysięcy funtów angielskich.